W życiu nie ma nic ważniejszego niż higiena. Poważnie. Człowiek czysty czuje się lepiej, a jego otoczenie jest mu wdzięczne. Z tego powodu przemysł pralek rozkwita. Schludne ubrania to podstawa dobrej prezencji, wypada od czasu do czasu wyprać ciuchy, bo chociaż to nie szata zdobi człowieka, jest jego świetnym dopełnieniem. Jak to robić najlepiej? Za pomocą jak najlepszej pralki. I właśnie dlatego doradzimy wam, jak wybrać odpowiednią maszynę dla siebie. Zrezygnuj z pytań o producenta pralki. Większość zakupowych zapytań brzmi: jakiej firmy pralkę polecacie? A jakie to ma właściwie znaczenie? Owszem, niektórzy producenci mają swoje unikalne technologie czy rozwiązania, ale nie ma tu jednego lidera, który panowałby we wszystkich segmentach cenowych. Nikt też nie trzyma tak równego poziomu. Wielu producentów ma całkiem odmienne linie produktowe, które robi się w różnych krajach. Niezawodność, bezawaryjność, to wszystko ciągle się zmienia i nie jestem w stanie stwierdzić, kto robi najlepsze pralki, które rzadko się psują i dobrze piorą. Nie można też od razu wskazać najlepszego modelu. Rynek pralek rozrasta się cały czas. A po drugie, co to znaczy, że coś jest najlepsze? Dla jednej osoby dobra będzie płytka pralka o ładowności 6 kg, a dla drugiej pojemniejsza i na ponad 8 kg. To tylko prosty przykład, bo preferencje zakupowe bywają zupełnie inne. Fundamentem jest więc poznanie swoich potrzeb i dopasowanie możliwości pralki tak, aby nic jej nie brakowało. Po drodze trzeba też ominąć marketingową papkę i inne zakupowe pułapki. Łatwo jest też przepłacić, a nie zawsze droższe równa się lepsze, szczególnie na rynku dużego AGD. Nie ma też powodu do szukania produktów na bazie opinii. Trafimy na dobry sprzęt, ale raczej stary, bo trochę musi minąć, zanim ludzie postanowią podzielić się przemyśleniami na temat pralki. Skoro podstawy za nami, to przejdźmy do jeszcze większych konkretów. Konstrukcja i ładowność pralki to rzeczy bardzo ważne. Maszyna musi ci się zmieścić w łazience i oferować optymalną pojemność. I to są akurat kwestie dosyć łatwe do ustalenia. Najpierw wybierz rodzaj pralki. Najlepiej sięgnąć po nowoczesne modele ładowane od przodu i od góry. Czasy frani się skończyły. Jeżeli miejsca jest wystarczająco dużo, to postaw na pralkę z frontowym załadunkiem. Przede wszystkim dopasuj wszystkie wymiary, szczególnie głębokość, jeżeli w grę wchodzi urządzenie z oknem na przodzie. W wcześniejszych łazienkach sprawdzą się modele slim, czyli bardzo płytkie. Jeżeli pralkę chcesz zabudować, to sprawdź, czy ma zdejmowany blat. Wypada też zostawić kilka centymetrów luzu z każdej strony i idealnie wypoziomować sprzęt, aby się nie przesunął i nie uległ uszkodzeniom. Zwykle nie ma większych problemów z zabudową wolno stojących modeli z wsadem od przodu, jednocześnie raczej odradzam rodzaj typowo do zabudowy, gdyż jest mało opłacalny. A jaka ładowność jest najlepsza? To zależy. Osobiście polecam 7 kg, bo to bardzo uniwersalna wartość. Sprawdzi się w przypadku rodzin 2+2. Pralki o pojemności 6 i 8 kg również są popularne i zwykle wystarczają. Nie ma sensu schodzić z ładownością poniżej 6 kg, a maszyny powyżej 8 stanowią z kolei wybór dla osób, które piorą rzadziej lub bardzo dużo. Polecam pralki z prostymi panelami sterującymi. Nie warto napalać się na dotykowe sterowanie czy inne bajery, które mogą szybciej się popsuć niż standardowe pokrętło i przyciski. Niektóre udogodnienia konstrukcyjne są fajne. Na przykład płaskie i zimne okna, obudowa z powłoką, którą ciężko zarysować, bęben z bezobsługowym oświetleniem LED czy drzwiczki z możliwością dorzucenia ubrań w trakcie cyklu prania. Zawsze rzuć okiem na opis takich udogodnień, bo niektóre bywają bardzo praktyczne. Wiele osób na prawo i lewo rozgłasza, że najważniejsze w pralce są wymienne łożyska. Fakt, rozbieralny zespół piorący łatwiej wymienić, ale i tak nie zawsze jest to opłacalne. Najlepiej, gdy to ty umiesz sobie poradzić z taką naprawą. Jeżeli nie, to wydasz swoje i nie zawsze będzie to dobry interes. Plusem są natomiast dłuższe gwarancje na silnik, bęben czy łożyska. Potwierdzają niejako wysoką jakość wykonania, w końcu nie bez powodu producent wydłuża wyjściowo okres gwarancyjny na te części. Kwestia energooszczędności wydaje się być istotna. Producenci mamią nas dopiskami typu A z trzema plusami. W praktyce okazuje się, że między bardzo energooszczędną, a mniej energooszczędną pralką różnica w rachunkach za prąd nie przekracza nawet 100 zł rocznie. Nawet tanie pralki nie biorą aktualnie dużej dawki energii elektrycznej. Wiedz też, że wszystkie te wyliczenia roczne opierają się na 220 cyklach w standardowym programie bawełna. Jeżeli pierzesz mniej, to tym bardziej nie patrz szczególnie na klasę efektywności energetycznej. A jeżeli pierzesz więcej, to oblicz sobie różnicę między pralkami, które wpadły ci w oko. Poszacuj liczbę cykli na rok, znajdź na karcie produktu zużycie na cykl, pomnóż przez koszt kilowatogodziny i zobacz różnicę w rachunkach. A co do wirowania, wcale nie jest powiedziane, że im wyższe obroty, tym lepiej. Bo co ci to właściwie da? Ciuchy będą cholernie wymiętolone i troszkę bardziej suche. Wyższe obroty to także większa eksploatacja pralki, szczególnie jej łożysk, o których wspomniałem w poprzednim punkcie. Miarodajną wartością jest tak naprawdę wilgotność resztkowa. Procentach określa ilość wody w ubraniu wyjętym z bębna. Między poszczególnymi klasami wirowania jest najczęściej 9% różnicy. Jak to się przełoży na czas suszenia? Trudno określić, ale raczej nie wpłynie w większym stopniu. Wychodzi więc na to, że zarówno za klasę energetyczną, jak i klasę wirowania nie warto dopłacać większych kwot. Jakość prania to ciężka sprawa. Niby możemy zapoznać się z efektywnością, ale prawie zawsze jest to A.
Czyli że wszystkie pralki piorą tak samo i zawsze idealnie? Wszyscy wiemy, że nie jest to prawda. Gdzie tkwi odpowiedź? Głównie w programach prania. Producentom tak naprawdę ciężko zaoferować nam coś więcej w tej kwestii. Są dodatkowe cykle parowe, które zmniejszają zabrudzenie, jest pranie wstępne, jest aktywna piana, jakieś specjalne ruchy bębna. Ale czy to wszystko wpływa jakoś bardziej na efektywność usuwania plam z odzienia w bębnie? Śmiem twierdzić, że nie zawsze. Rada jest taka, żeby przed zakupem danej pralki znaleźć w sieci jej instrukcję obsługi, co powinno być akurat bardzo łatwe w przypadku tej kategorii. Niektórzy producenci, na przykład Bosch, dość dokładnie opisują specyfikę poszczególnych programów. Dowiesz się, do jakich ciuchów się nadają, jaki wsad obsługują, jakie dodatkowe funkcje można przy nich włączyć. Bardzo pomocne informacje. Skuteczność prania i tak często zależy od tego, jakich detergentów używamy i czy robimy coś wcześniej i z naprawdę mocno uporczywymi plamami, bo nawet najlepsza pralka nie wszystko dopierze. Skoro już wspomniałem o programach, to warto myśl rozwinąć. Lista programów jest bardzo ważna. Dopasuj ją do materiałów, które zwykle pierzesz. Sprawdź, ile trwa program codzienny, o ile jest, jaki wsad obsługuje, bo często właśnie ta opcja jest bardzo pomocna. Dla innych osób duże znaczenie mają szybkie programy do lekko zabrudzonych ubrań. Też wypada sprawdzić to, ile trwają i ile mieszczą. Jeszcze inną grupą są programy specjalne, na przykład do konkretnych typów ubrań. Jeansy, koszule, odzież sportowa, jedwab, pościel, duże rzeczy, czarne ciuchy i tym podobne. Praktycznie każda pralka ma coś pod delikatne materiały. Podobnie jest z programem dla ubranek dziecięcych lub alergików. Obie te opcje mniej więcej się ze sobą pokrywają, mając podobną specyfikę działania i dodatkowe płukanie wliczone w cykl. W każdym razie pamiętaj, że samo przejrzenie listy dostępnych programów to za mało. Te same nazwy w różnych pralkach mogą działać zupełnie inaczej. Różnić się czasem cyklu, maksymalnymi obrotami, maksymalnym wsadem, zaleceniami co do stopnia zabrudzenia pranych ubrań itd. W przypadku funkcji temat się rozkręca. Producenci niesamowicie mydlą nam oczy zbędnymi bajerami. Ciężko z tego wszystkiego wynieść wiedzę, która rzeczywiście się nam przyda. Czytając o danej funkcjonalności, odpowiedz sobie, czy jesteś w stanie jakkolwiek sprawdzić jej działanie i korzyści, które daje. Po drugie, pomyśl, czy te korzyści w ogóle mają dla Ciebie jakieś większe znaczenie. Pomocne może okazać się pranie parowe. Szybko odświeża ciuchy i usuwanie przyjemne zapachy, działając jako oddzielna opcja. W niektórych pralkach może wspomagać dodatkowo cykl prania, rozpuszczając poważniejsze zabrudzenia na początku cyklu lub eliminując zagniecenia na końcu cyklu. Ciekawa jest też automatyka wagowa, bo pralka sama wykrywa, jaką ilość wody zużyć, ile detergentu rozpuścić, jakie obroty dobrać, czy kiedy zakończyć pranie. To udogodnienie też jest jednak dość zróżnicowane na rynku pralek, więc warto poczytać, jak dokładnie działa i co potrafi w przypadku konkretnego modelu. Bardziej kontrowersyjne są technologie i funkcje, które pozwalają efektywnie prać w niższych temperaturach. Pozornie korzystna opcja, ale w praktyce obsługuje często mniejszy wsad i działa na niewielkiej ilości programu. Choć sporo oczywiście zależy od konkretnego modelu pralki automatycznej. Wyszczególnić warto również mniej skomplikowane sztuczki, np. Vario Perfect, które działa na zasadzie skrócenia cyklu prania kosztem większego zużycia energii lub zmniejsza zużycie energii kosztem dłuższego cyklu prania. Funkcji na rynku jest ogrom, ale czasem lepiej skrócić sobie listę do tych najbardziej widocznych, które będą się przydawały praktycznie przy każdym praniu. Inaczej można łatwo przepłacić za niepotrzebne bajery lub funkcje, które tak naprawdę nic nie zmieniają. Z tymi radami wiesz już dobrze, jak wybrać pralkę pod swoje wymagania i za co nie przepłacić. Są jednak jeszcze inne istotne, a wciąż pozostałe do omówienia parametry i cechy, na które warto spojrzeć przed zakupem nowej pralki automatycznej. Przede wszystkim poziom hałasu. To prosta sprawa. Im ciszej, tym lepiej. Ale jaka powinna być stosunkowo cicha pralka? Przy normalnym praniu dobrze, aby schodziła poniżej 55 dB, a przy wirowaniu poniżej 74. W przypadku rodzajów silnika prym wiodą silniki inwerterowe, choć nie da się zaślepić ich nowoczesnością. Wcale nie są takie nowoczesne w porównaniu do indukcyjnych. Oba te typy dzielą nieznaczne różnice, głównie w kwestii zastosowanej elektroniki i możliwości regulacji niektórych parametrów. A jednostki starego typu, czyli ze szczotkami, rzadko są już dostępne, więc problem w zasadzie sam się rozwiązuje. Na czas cyklu prania mało kto zwraca uwagę, a niektóre dość dobre pralki piorą strasznie długo. Różnice bywają znaczące, choć krótszy cykl prania na standardowym programie wciąż musi się wiązać z odpowiednią efektywnością usuwania plam. No bo po co ci szybko, ale słabo piorąca pralka? Zupełnie po nic. Nawet tanie pralki mają zazwyczaj bardzo pokaźną liczbę zabezpieczeń, choć zawsze warto je sprawdzić przed zakupem. W domu z dzieciakami przyda się przecież pralka z blokadą przycisków. Warto też zwrócić uwagę na automatyczne czyszczenie bębna. Dobra opcja, w zasadzie oddzielny program, jeżeli nie chce ci się własnoręcznie czyścić bębna. Pamiętaj mimo wszystko, aby po praniu wywietrzyć urządzenie. Wyeliminujesz przynajmniej ryzyko powstania nieprzyjemnego zapachu. Niektóre pralki oferują też samoczyszczące się filtry lub mechanizmy, które filtrują wodę. Również ułatwia to konserwację i w pewnym stopniu podnosi żywotność pralki. Duży wpływ na takie rzeczy masz jednak ty, więc po zakupie, a nawet przed nim, radzę zapoznać się z podręcznikiem użytkowania, aby wiedzieć, co i kiedy wypada czyścić. Ta sama ładowność nie zawsze oznacza tę samą pojemność bębna, którą liczy się już w litrach.
Właśnie dlatego producenci używają określenia bęben XXL. Jest po prostu troszkę pojemniejszy. To korzystne, jeżeli zwykle bierzesz sporo ciuchów lub większe rzeczy. No i w końcu design. To sprawa drugorzędna, a nawet pewna przeszkoda przy rozsądnym wyborze pralki. Nie ukrywajmy, jak coś ładnie wygląda, to od razu zachęca nas do zakupu. Ale pralka musi być przecież praktyczna. Nie daj się omamić nowoczesnemu designowi czy nietuzinkowej kolorystyce. Ale jak masz do wyboru dwie pralki o podobnych możliwościach, które wstępnie ci pasują, to możesz wziąć pod uwagę również walory wizualne. Teraz powinieneś wiedzieć już to, co najważniejsze, aby móc wybrać odpowiadającą twoim potrzebom pralkę. Zakup urządzenia za ponad 1000 zł to poważna decyzja, do której podjęcia teraz masz już kompetencje. Ciągle nie wiesz, jaki model wybrać? Odezwij się w komentarzu, z pewnością ci doradzimy. Zapraszam do kolejnych filmów, dziękuję za uwagę i cześć!